10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siema, witajcie w kolejnym odcinku, gdzie czytam wasze komentarze i się do nich odnoszę. Dzisiaj mamy znowu kilka ciekawych waszych komentarzy, do których mam zamiar się odnieść. Pierwszy komentarz od Pawła, który dotyczy odcinka na temat majonezu pod korkiem oleju. No i Paweł napisał: kiepski olej może być, ja już nie oszczędzam na oleju po remoncie silnika. Wlewam olej premium, oczywiście syntetyk, i ani majonezu, ani nagaru nie ma. Silnik czysty, tłoki wszystko ładnie. Nieraz to powtarzałem, że kiepskiej jakości olej może być bardzo szkodliwy. Jeżeli mamy DPF-a, wtedy musimy, wypadałoby przynajmniej, używać oleju, który jest olejem niskopopiołowym. Jest to w stanie nam zaoszczędzić wielu problemów, jeżeli chodzi o DPF-a. Olej dobrej jakości znacznie wydłuża nam żywotność silnika, ma właściwości czyszczące, także tak naprawdę on sam w sobie już ten silnik czyści. Jeżeli używamy oleju kiepskiej jakości, pokonujemy małe dystanse, wtedy właśnie może nam się wytwarzać w aucie pod korkiem ten cały nasz majonez, bo jest to nic innego jak wilgoć. Silnik, jeżeli jest niedogrzany, opary wody, które znajdują się w oleju, to właśnie generuje nam ten majonez. Wiele osób przez to mylnie potrafi nawet wyremontować silnik, a wina leży w samym niestety oleju, więc stosowanie oleju dobrej jakości pozwala nam naprawdę zaoszczędzić wiele pieniędzy. No bo wiadomo, że remont silnika nie jest taki tani, a jeżeli trafimy na mechanika, który z uczciwością nie za dużo ma wspólnego, wtedy on tylko zaciera ręce, a tak naprawdę wie, co jest grane. Jeżeli taka osoba byłaby uczciwa, w pierwszej kolejności powie wam, żeby auto przegonić. Oczywiście, jeżeli nie ubywa wam płynu chłodniczego, bo jeżeli ubywa wam przy okazji płyn chłodniczy, to całkowicie zmienia postać rzeczy. Dobra. Kolejny komentarz od Zdzisia. Wszystko zawożę EGR, jak zaślepić. Zaskoczyła mnie grubość tej blaszki, no ale zawsze czytam uważnie. Zdzisiu, prawda jest taka, że spaliny mają swoją temperaturę, która nie jest mała. Tam dochodzi nawet do 300 stopni. Nie mówię już, kiedy DPF się wypala, no bo on się wypala kawałek dalej. Ale same w sobie spaliny, które trafiają przez EGR-a do dolotu i do komory spalania, aby zostać drugi raz tak jakby przepalone, to ma mieć tą funkcję całą eko, po prostu mają wysoką temperaturę. Jeżeli użyjesz za cienkiej blaszki czy blaszki z puszki po piwie, jest to moment i ta blaszka będzie przepalona. Dlatego ja zawsze wolę dać blaszkę grubszą i mieć tą pewność, że ona się nie przepali, mieć święty spokój, niż dać jakąś cieniutką blaszkę i potem okazuje się, że ta blaszka była przepalona. Wtedy auto nam nagle zaczyna kopcić, nie wiadomo, co się dzieje, bo EGR był zabrudzony, nie wyczyściliśmy go, nie domknęliśmy go, mamy dalej podpięte podciśnienia lub, jeżeli jest sterowane elektrycznie, kostkę elektryczną. No i suma summarum wychodzi na to, że ten EGR niby jest zaślepiony, a tak naprawdę puszcza spaliny, tak? Jeżeli działa prawidłowo, to jeszcze pół biedy. Jeżeli on się zaciął i się nie domyka, no to już wtedy właśnie są takie objawy, jak mówię, że auto potrafi zostawiać za sobą chmurę dymu. Ja zawsze, tak jak mówiłem, zaślepiam dość grubymi blachami i nigdy problemu nie mam. Robiłem wielu znajomym taki zabieg, no i po prostu nikt nie zgłosił się, żeby miał jakikolwiek problem. Marcin napisał komentarz dotyczący odmy i odpowietrzenia skrzyni korbowej. A ja myślę też, bo też mi mechanik mówił, że pierścienie puszczają, a turbina nowa, a odma też wąs, co idzie do dolotu, aż jest mokry.
od oleju i właśnie przeglądam temat i widzę, że to co Pan mówił teraz mi się przyda i nie naciągnie mnie na kasę, tylko sam zmienię odmę. Dzięki za film. Marcinie, po pierwsze na Pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze, a ja ani jednego, ani drugiego nie mam, także nie ma czym szastać. A po drugie, jest to możliwe, że po prostu jeżeli masz zaolejony wąż z odmy, kiedy auto stoi, ścieka na turbinę, turbina potrafi być mokra, równie dobrze wytwarza się tam zbyt duże ciśnienie i spływ oleju z turbiny może być utrudniony. Olej, jak wiadomo, w turbinie nie tylko mają smarować, ale także chłodzić, więc szybsze zużycie turbiny do tego dochodzi. No i tak naprawdę wymień sobie tą odmę, nie pchaj się póki co w żadne remonty silnika, bo nie ma sensu. Wymień tą odmę, wyczyść dolot, wyczyść przewody, które idą od odmy. Po prostu wszędzie, gdzie masz olej w dolocie, gdzie go nie powinno być, wszystko wyczyść do porządku. Wtedy za jakiś czas ściągnij rurę dolotową, zobacz, jeżeli będzie delikatna mgiełka oleju. Takie coś zawsze w dieslu będzie przy odmie. Jeżeli będzie z tych rur ci ciekło, no to wtedy należy szukać gdzie indziej przyczyny, ale jeżeli piszesz, że ktoś postawił na pierścienie, a tak naprawdę masz kupę oleju w dolocie i wąż od odmy mokry, także myślę, że to z pierścieniami naprawdę nie będzie miało nic wspólnego. Arkadiusz, do odcinka na temat interfejsów diagnostycznych. Posiadam klona Delphi i na razie daję radę. Uważasz, że MaxiEQ jest dużo lepszy pod względem diagnostyki i kodowania od wyższego? Miałem klona Delphi, bawiłem się nim dość spory okres czasu. Miałem w tym samym czasie też pierwszą z głowic MaxiEQ. I tak naprawdę muszę przyznać, że no tam, jeżeli chodzi o grupę waga, Delphi sobie radzi. Można coś tam pobawić się, pozmieniać, ale jeżeli chodzi o kodowania, o odczyt parametrów rzeczywistych, Maxi sobie dużo lepiej radzi ze względu na to, że Delphi często fałszował te wyniki. Jeżeli podpinałem równolegle, znaczy odpinałem jedną głowicę, podpinałem drugą głowicę, okazywało się zupełnie co innego, inne były odczyty, więc wiadomo, że jest to podróba. Nowy kosztuje swoje. Jeżeli chodzi o oryginał Delphiego, tu mamy podróbkę, więc on działa tak na pół gwizdka, ale jeżeli chodzi o kasowanie podstawowych błędów, które nie są błędami stałymi, tylko coś tam się nawyrabiało i wyskoczyło, radzi sobie Delphi. Także jeżeli ktoś tylko chce swoje auto podpinać, to śmiało Delphiego można kupić. Już nie mówię o tym, że no chyba używanie takiego czegoś jest nielegalne, no ale skoro jest to powszechnie do dostania na Allegro, no to tak jakbyśmy poszli do Biedronki i sobie to kupili. Także nie wiem, to już by musiał producent wojować z Chińczykami. Starling do odcinka na temat znowu majonezu pod korkiem oleju. W lecie po wymianie termostatu nie było problemu z masłem pod korkiem. Teraz jak były duże mrozy, to dużo tego majonezu w lewie zostało. Mam się martwić. Wyczyściłem i będę obserwował. Nie martw się. Jeżeli termostat wymieniłeś, majonezu nie było, nie ubywa ci płynu chłodniczego. Auto zapewne jest niedogrzane, bo temperatury w mrozy wiadomo, że są niższe. Auto potrzebuje więcej czasu, żeby się rozgrzać. Ja bym na twoim miejscu wymienił po prostu olej na lepszej jakości. Z tego powodu, że jak wcześniej też wspominałem, olej trzyma w sobie wilgoć. Olej słabej jakości właśnie będzie powodował wytwarzanie się tego całego majonezu pod korkiem. No i przede wszystkim pierwsze co należy zrobić, auto przegonić, rozgrzać do temperatury roboczej, sprawdzić czy ono się rozgrzewa. Być może założyłeś termostat, który jest zamiennikiem, chwilę podziałał i znowu padł. Ja w BMC miałem taką sytuację, rozebrałem termostat, okazało się, że tam są takie zaczepy, które trzymają tą sprężynę i cały termostat. Okazało się, że ten jeden zaczep pękł, więc termostat nie otwierał się, nie zamykał. Na szczęście zaciął się w pozycji otwartej, więc silnik był niedogrzany. Gorzej jakby się zaciął w pozycji zamkniętej. W tym momencie silnik nam się by przegrzewał. No i co? Myślę, że w tym odcinku to tyle. Znowu ruszyliśmy kilka fajnych tematów. Mogłem się na nie wypowiedzieć. I myślę, że
taka seria Wam się spodoba, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!